I tak, coś już zaczęła podejrzewać, że coś robią nie tak. I mówi, że niepokoi ją to, że teraz wyniki są właśnie gorsze niż przy samej tej diagnozie. I ogląda ten rezonans, patrzy w opis i mówi, że tu jest napisane, że w tą lewą zatokę wrasta. A ona pokazuje mi obraz i mówi, że już w dwie wrasta. A ja mówię o to, jakby co to znaczy, no bo ja nie wiem, o co, o co pani doktor chodzi. I tak widziałam, że przełknęła ślinę, że chyba nie chciała mi za bardzo powiedzieć, tak. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Covings. Gosiu, ile masz lat? Dwadzieścia Skąd jesteś? Z okolic Poznania, dokładnie ze Środy Wielkopolskiej. Czym się zajmujesz na co dzień? Prowadzę już od ponad czterech lat salon kosmetyczny, głównie stylizacja paznokci i makijaż. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o Twojej chorobie. Powiedz, na co chorujesz. Dokładnie nazywa się to choroba Cushinga. Głównie na tym, że zdiagnozowano u mnie guza przysadki mózgowej, dokładnie makrogluczolak, który został operacyjnie usunięty, ale robiąc spustoszenie w całym organizmie, przede wszystkim choroba endokrinologiczna, czyli związana głównie z hormonami. Wszystko jest totalnie rozwalone, że tak to powiem, w organizmie, w związku z podwyższonym kortyzolem i naciskiem tego guza. Nie byłam tego świadoma, że jak choruje przysadka. Również odbija się to na nadnerczach, na tarczycy, na sprawach ginekologicznych, i również takich sporo jest objawów wizualnych. Jakby widać po pacjencie, że choruje stricte na tą chorobę. Kortyzol właśnie ta choroba jest związana z kortyzolem, który wydziela się w, jako reakcja organizmu na stres, prawda? Dokładnie tak. I ten kortyzol cały czas nie spada. U nas ci, co chorują na tą chorobę, ona jest dość rzadka. Właśnie kortyzol jest cały czas podwyższony i mniej więcej w tych samych jest parametrach. Czyli ja będąc w szpitalu dowiedziałam się, że kortyzol ma trzy normy w ciągu dnia. Rano jest najwyższy, żeby pobudził nas właśnie do działania, żebyśmy się rozbudzili. Po południu troszeczkę spada. No i wieczorem powinien być najniższy. W związku z tym, że idziemy spać, ten stres powinien nam puścić. No a u mnie cały czas utrzymywał się mniej więcej na tym samym powiedzmy poziomie. No, i wyniszcza w ten sposób organizm. W zasadzie, jakby cały czas ten organizm był w stresie i był nakręcony. Jak zaczęła się twoja choroba? Zaczęło się to, jak dobrze pamiętam, w pierwszej połowie 2020 roku. Był to taki moment życiowo dość ciężki. Pojawiło się sporo stresu, i tak w przeciągu pół roku bardzo szybko zaczęły mi nawarstwiać się właśnie objawy tej choroby. Tylko o tyle ciężko jest ją, powiedzmy, zdiagnozować u siebie przede wszystkim, że mm, na przykład wystąpił trądzik. No to wiadomo, że trądzik, no to pojedziemy do dermatologa na przykład, tak? Tak. Jest problem z miesiączką, pojedziemy do ginekologa. Tak. Jest problem z wypadaniem włosów, pojedziemy do endokrynologa, no bo sprawdzimy tarczycę. No i tak się zaczęły moje poszukiwania po różnych lekarzach, co się dzieje. Jeżeli tyłam, poszłam do dietetyka. Chciałam zacząć ćwiczyć. Ja też prowadziłam większość życia y, raczej w sportowym takim stylu. E, no więc nie było mi to obce i próbowałam. Natomiast ta waga cały czas rosła. Mimo, nie, zmi y, nie zmieniałam diety, nie zmieniałam gdzieś tam też y, tej aktywności fizycznej, no bo praca mam siedzącą, więc starałam się gdzieś utrzymywać ten ruch. Y, ale to nic nie dawało. I przełomem był, jak dobrze pamiętam, chyba lipiec lub sierpień tego samego roku. Gdzie straciłam miesiączkę na trzy miesiące. No i już mówię, oj co jest? Wiedziałam, że zawsze w tym względzie wszystko było w porządku. No i poszłam do mojej pani ginekolog, zaufanego lekarza, yy, wykluczyć ciążę, bo wtedy myślałam, że mo mogę być w ciąży. Natomiast nie. Pani doktor okazała się pierwszym moim aniołem, jeżeli chodzi o lekarzy, a przeszłam już przez mnóstwo różnych specjalistów. Yy, powiedziała mi, no jakby nie ma cyklu, nie wiadomo co się dzieje. Ona na podstawie USG. Nie jest w stanie powiedzieć, co mi jest, więc nie zapisze mi nic i z miejsca skierowanie do szpitala, co dla mnie okazało się zbawienne, bo y, trafiłam do szpitala w Poznaniu ginekologicznego, gdzie zrobiono mi cztery dni badań hormonalnych, y, no i potwierdził się ten wysoki kortyzol przede wszystkim. I pamiętam, że pani doktor, która tam była, pierwsze co y, spojrzała na moje ciało, no bo wiadomo, przygotowywałam się do badania ginekologicznego, i powiedziała mi takie zdanie, że mi to wygląda jak choroba Cushinga. Czy ja zawsze miałam takie rozstępy, bo też bardzo charakterystycznym objawem tej choroby są takie grubo czerwone rozstępy. I one pękają na centymetr nieraz, bardzo głębokie. Oj. W okolicach bioder, w zasadzie wszędzie. Zaczęło się od bioder, poszło na brzuch, na, w okolice piersi tutaj pod pachami, nawet nogi w zgięciu tutaj z tyłu, więc to się pojawiało wszędzie. No, ale ja na nią tak spojrzałam, nie mając pojęcia, o czym do mnie mówi, prawda? Bo ja nie wiedziałam, co to jest za choroba. Mm -hmm. Ale już miała takie przebłyski, że z czymś połączyła te objawy. Bo te no, rozstępy zaczęły ci się pojawiać w jakimś określonym czasie. Tak, to nie jest tak, tak że zawsze je miała. Nie, nie, nie. To właśnie pytanie mi zadała. Czy yy, zawsze miałam takie, czy w jakimś ostatnim czasie bardzo szybko zaczęły wychodzić? A ja powiedziałam, no, że właśnie w przeciągu tego pół roku ostatniego, takiego stresującego okresu. No i ona, dobrze, dobrze, zrobimy badanie i, i zobaczymy, czy tam jest wszystko w porządku. Po USG nie wyszło absolutnie nic. Powiedziała, że jest wszystko dobrze, tylko właśnie nie ma cyklu. Nie, wie, nie wiemy, co się dzieje. No więc cztery dni badań hormonalnych, krew codziennie, po kilka pobrań dziennie. No i z, y, też kortyzol z moczu badają. Tego też nie wiedziałam, że takie dobowe zbiórki są. I po prostu y, zbiera się do pojemnika i później badają, sprawdzają stężenie tego hormonu. Wszystko było totalnie podwyższone. Wszystko rozwalone. Plus jeszcze jeden hormon, ACTH dokładnie, miałam też bardzo podwyższony. I powiedziano mi, że w związku z tym mogę mieć guza, który jest czynny hormonalnie. Że jakby wydziela to ACTH i robi dodatkowe jeszcze problemy z innymi hormonami. Też tego nie byłam świadoma. Ale nie mogą mi zrobić tutaj w tym szpitalu rezonansu, no bo to był ginekologiczny szpital. Muszę trafić do kliniki endokrynologii. I trafiłam później w październiku do drugiego szpitala. Już, już to była ta klinika endokrynologii właśnie. Też w Poznaniu. Mhm. W tamtym momencie już wiedziałaś, czym jest choroba Cushinga? Zaczęłam czytać. Mhm. Po pierwszej wizycie u tej pani ginekolog, która powiedziała tą nazwę, oczywiście, że jak trafiłam na łóżko, na które trzeba było też troszkę poczekać, no to oczywiście w telefon i zaczęłam szperać. I yy, Zmroziła mi się krew totalnie w żyłach, jak przeczytałam choroba nowotworowa. Tylko, że wtedy jeszcze o tym guzie mi nie powiedziano. To dopiero przy wypisie. Mhm. Że jest prawdopodobieństwo, że, że jest. I albo w nadnerczach jest wtedy. I się okazuje, że wtedy to się nazywa zespół Cushinga, a jak jest na przysadce guz, to jest choroba Cushinga. Też jest taka różnica. No i wtedy już byłam załamana, powiem szczerze. Już wystarczył mi pierwszy dzień, bo już człowiek ma wtedy straszne myśli w głowie. No i przede wszystkim się boi. Bo nie wie, co dalej. Musiałam czekać te cztery dni, i pobyt ogólnie też ciężki, bo jedną z takich bardzo ciężkich traum tam przeżyłam. Ja się nie spodziewałam, że to tak wygląda. Miałam 22 lata. Byłam stosunkowo młodą osobą, która była wtedy aktualnie w związku, myślała gdzieś o rodzinie, o, o małżeństwie. To było gdzieś zawsze moje marzenie. I spotkałam się z tym, że. Usadowiona mnie z kobietą na jednej sali, która musiała urodzić martwe dziecko. jest. Oh I ja musiałam na to patrzeć. I tam nie ma, nie ma uczuć ludzkich. Ty, totalna ty musiałeś przy tym być? Tak. W sensie ona była w tym samym pomieszczeniu, jak dostała tych skurczy tak, po tych lekach. I no ja nie wiedziałam wtedy, nie miałam pojęcia nawet jak się zachować. To straszne, to było. Po prostu trzeba było. Ja, ja wyszłam w pewnym momencie, bo już myślałam, że nie, wy... nie, nie dam rady. I pamiętam, że jak mój ówczesny partner mnie odebrał z tego szpitala, to nawet powiedziałam mu, że ja nie wiem, czy już chcę mieć dzieci. Bo to, to, to było takie przeżycie, że szok. Człowiek nie chce być świadomy takich rzeczy, szczególnie jak jedzie na badania. No a już ma jakąś diagnozę też ciężką postawioną i jeszcze fundują takie coś w takich miejscach, nie? Gdzie... to jest niewyobrażalne, że tej pacjentki ze względu na jej komfort i twój, że nie przenieśliby jej kogoś. Wystarczyłaby po prostu. Uważam, że ta kobieta powinna być wtedy sama. Absolutnie. Na drugi dzień wręcz przepraszała mnie, no bo wiadomo, wyszła już na drugi dzień, że ja musiałam na to patrzeć. A ja tak na nią patrzę i mówię, nie, nie, pani nie ma za co mnie przepraszać, pani przed chwilą dziecko straciła. Jakby ja jestem bardzo wyrozumiałą i empatyczną osobą. Nie rozumiem, dlaczego... Tak. Lekarze nie są, czy. Leka... Totalnie. To, to nie, ma, nie ma tam czegoś takiego. W październiku trafiłaś do szpitala po raz kolejny, i to były kolejne badania, tak? Później, jak już potwierdzili po rezonansie tego guza, to na przykład pani doktor stwierdziła, że jeszcze wykonają badania genetyczne, żeby sprawdzić, czy to jest kwestia genów, czy mogłam to po kimś odziedziczyć, albo czy ja swoim dzieciom na przykład bym nie przekazała. No i okazało się, no na szczęście, że nie. Więc niby to jest lepsza wersja, no tak mi powiedziano. No i kwalifikacja do operacji, jakby z miejsca. Tylko że zakwalifikowano mnie w Poznaniu, a ja tego neurochirurga nie widziałam na oczy. W sensie on do mnie nie przyszedł. Na przykład powiedzieć, jak będzie wyglądała operacja, nie wiem, obejrzeć płytę, żeby mi cokolwiek wytłumaczyć, ale nie patrzy się kompletnie na te uczucia, jak ktoś coś przeżywa. A ja jestem osobą bardzo wrażliwą i mnie to wszystko uderzało bardzo mocno. Zresztą sama diagnoza, sama choroba. Jeszcze jak jest rzadka, człowiek nie ma pojęcia, z czym się to je. Ja nie mogłam znaleźć nawet informacji w internecie. A powiedz, jak, jak ci ją przekazano, te informacje? Także byłam chyba wtedy w sześcioosobowej sali lub pięcio. Wiadomo, są tylko takie zasłonki pomiędzy jednym łóżkiem a drugim no przychodzi lekarz z wynikami każdego dnia. Po całym dniu jak zrobią, zbiorą i mówią co jest. No i tutaj w tym przypadku przyszli właśnie z opisem od radiologa. No i tak y, sztywno, że no potwierdziło się, że ma Pani guza na przysadce mózgowej, tam, że makrogruczolak, 3 centymetry. No i że musi mieć Pani operację. Jakby to koniec. Wow. To jest tylko takie, taka formalność, powiedzmy, mm -hmm. dla nich. Tak, tak. Nie przekazują informacji... Pocieszając, czy nie wiem, jakoś tak z uczuciami. Tak, że proszę się przygotować, to może być dla Pani trudne. Nie, zero. Ty miałeś w tamtym momencie jakieś pytania, czy jak w ogóle się reaguje na taką informację? Wtedy totalny szok, jakby. Ja też w życiu mam takie podejście, że staram się zadaniowo podchodzić. Jak jest problem, no to jeżeli jest opcja rozwiązania, jak najszybciej, szybkie decyzje, dość podejmuję. I jeżeli trzeba było, a ja bardzo chciałam dojść do zdrowia, bo to samopoczucie złe mi strasznie przeszkadzało, nawet w funkcjonowaniu takim na co dzień, czy w pracy, czy, czy gdziekolwiek, no to y, wróciłam z tym wypisem do domu, konsultując się, wiadomo, gdzieś tam z mamą na ten moment jest mi najbliższą osobą. No i y, co dalej? Co mamy robić? I ja tak powiedziałam do mojej mamy, że ja nie chciałabym oddawać życia komuś, kogo nie widziałam na oczy. No i wiadomo, człowiek poczyta sobie też opinię, tak? Może popyta gdzieś, może ktoś kojarzy tego neurochirurga, lekarza. I stwierdziłam, że sama zacznę te poszukiwania lub gdzieś tam właśnie od ludzi naokoło. No i znalazłam właśnie tutaj, gdzie jesteśmy, we Warszawie. Stwierdziłam, że mm, chciałabym pojechać na wizytę prywatnie i zobaczyć, co ten lekarz mi powie, bo, od, bo tam nie usłyszałam nic. Ja nawet nie wiedziałam dokładnie, w jaki sposób ta operacja ma wyglądać. Tylko wiedziałam, że nie jest cięta głowa. To było też ciekawe, bo nie wiedziałam, że jak to mi powiedzieli wtedy głus podstawy czaszki, z tego co pamiętam, ten mój tak się nazywał, nie trzeba ciąć właśnie głowy, tylko można się dostać przez nos. Później ten lekarz tutaj z Warszawy wytłumaczył mi już wszystko. Kiedy przyszłaś na tę wizytę prywatnie? Mhm. Prywatnie, tak. Natomiast, no bo tak to wygląda jednak mimo wszystko. Natomiast wiedziałam, że ten lekarz pracuje w klinice tutaj onkologii. I tam już mógł zoperować mnie normalnie na NFZ. I tak też zrobił. Mhm. Więc okazał mi dużo właśnie takiego wsparcia na tej wizycie. Ja wiedziałam, z czym się je tą operację, że tak to powiem. I jakie jest też ryzyko. Bo on mnie poinformował o tym, że... Mój guz jest specyficznie umiejscowiony. Wrastał mi w lewą zatokę jamistą, i tam neurochirurg żaden nie jest w stanie się dostać. Gdzieś tam wiedziałam, że zostanę z resztką. Byłam tego już wtedy świadoma. Z resztką tylko guza? Tak, że istnieje ryzyko odrostu w ogóle, po prostu nie wiadomo w jakim czasie, kompletnie, ale nie musi to to jest taki, taka loteria. No i człowiek wtedy też nie wie, jak ma się kompletnie z tym czuć. Bo ja się wtedy tak poczułam, że jejku, no to ta choroba może ze mną zostać na całe życie. Mhm. Ale żyjemy gdzieś nadzieją, że, że się uda. Tak. Zawsze starałam się mieć dużo nadziei w sobie i wierzyć w to, że tak będzie. Ale cieszyłam się, że wyszłam taka zaopiekowana z tej wizyty. I czekałam na informacje od niego. Miesiąc i ja już byłam na operacji. To się też rzadko zdarza, nie? Z tego, co słyszę, ludzie czekają na operację po po rok. A tutaj było tak, że wiedział, że no faktycznie to jest choroba, która zagrażała bezpośrednio mojemu życiu, bo miałam też ciśnienie 200, ja go nie czułam na przykład. Pamiętam, jak trafiłam do pierwszego szpitala, tego w Poznaniu. No to jak mi zbadano ciśnienie, było 200 i pani pielęgniarki do mnie, czy ja tego nie czuję. No ja mówię, no nie, kompletnie. Coś takiego przeczytałam, to co powiedziałaś, że choroby Cushinga bardzo trudno zdiagnozować. Tak. Tymczasem osoby, u których nie zdiagnozuje się tej choroby na czas, które będą żyć z nią parę lat, nie niezdiagnozowano, że procent przeżywalności jest niski. Tak. Dlatego, między innymi, że właśnie chodzi się z tym wysokim ciśnieniem i samo podwyższenie tego kortyzolu no, sprawia to, że wszystko inne źle funkcjonuje, nawet, nawet psychika to nawet odbija się na psychice, bo to są hormony i tutaj przede wszystkim jest ryzyko zawału i udaru jeśli chodzi o takie, taką przedwczesną śmierć, nie? Mogłam też to być ja, nie? Gdybym nie miała tego zdiagnozowanego na czas i ta pani doktor, moja pierwsza ginekolog, nie skierowałaby mnie do tego szpitala, żebyśmy zobaczyły, co się dzieje równie dobrze mogła zapisać jakieś leki i po prostu mnie wypuścić do domu No tak, no trzy miesiące bez miesiączki no to jeszcze nie jest przecież Właśnie tak jeszcze zapytam o tę wizytę u neurochirurga, więc przyszłaś do niego prywatnie, powiedziałaś, dzień dobry, pan doktor będzie operował mi głowę, przyszłam się przedstawić i zapoznać. No. To było coś takiego? W w zasadzie tak. Powiedziałam, że mam tu wypis ze sobą, że byłam właśnie w tym szpitalu na tym pobycie. Taką chorobę zdiagnozowano, on już wiedział, o co chodzi. Mhm. Bo jednak miał z tym do czynienia, większość yy, operuje przysadki, ta wizyta trwała, tak jak dobrze pamiętam, nawet 40 minut, gdzie on dobrze y, obejrzał ze mną płytę, wszystko mi pokazał. Nawet jeżeli używał jakichś terminów stricte medycznych, o których nie miałam pojęcia, to i tak wolałam, żeby powiedział mi tak, niż nie mówił nic. Tak jak ja się spotkałam w tamtym miejscu, że nic. A tutaj wiedziałam wszystko. Y, co mnie czeka, okres jakiejś rekonwalescencji na przykład. Y, Totalnie w każde moje pytanie dostałam odpowiedź, i wtedy wyszłam bardzo taka zaopiekowana. Mhm. Przyszłaś z listą pytań? tak Nie, ja tak mam, że wszystko w głowie. Ale jest to, ale jest to dobre. <grym> Pomaga się uporządkować, no bo to są ciężkie momenty. Są wie? emocje, możesz, tak. wiesz, w pewnym momencie umknie ci coś. Tak, tak. No zdarzyło się tak, że później czegoś zapomniałam, ale właśnie dał mi też do siebie kontakt. To było też super. Że jako jedyny lekarz, Wiedział jednak, że jest dla mnie zbawieniem, powiedzmy, no bo jednak tylko on będzie w stanie tak uratować mi życie bezpośrednio, bo to już był mus operacji. No i miałam do niego kontakt. W zas na zasadzie, cokolwiek by się działo, zawsze mogę się odezwać, napisać. I byłam sama świadkiem, że jak ja byłam na wizycie, to bardzo mnie przeprosił, ale odebrał na dwie minutki dosłownie. Mi to absolutnie nie przeszkadzało. Ale mówił mi, że ma bardzo tam pilną sprawę, ważny pacjent, i czy nie będzie mi przeszkadzać, jak odbierze po prostu, no bo, bo potrzebuje jego pomocy. Ale ja tak mówię, jejku, no wiadomo przecież, jak ja bym potrzebowała pomocy, czy ktokolwiek inny. To chciałabyś, żeby on oddał z ciebie telefon. I mi nie, zba mnie nie zbawią dwie minutki, a komuś mogą uratować życie. Taka jest prawda. I bardzo mnie, bardzo już dużo szacunku do niego takiego nabrałam wtedy, że wiedziałam, że jestem w dobrym miejscu. O, czułam to. Po prostu to czułam. I tak było faktycznie. Po operacji, jak dalej sprawy się potoczyły? Już po samej operacji, tak? Półtorej miesiąca L4 bez pracy w łóżku, na lekach przeciwbólowych w większości. I akurat był wtedy też taki etap w moim życiu, że mm, mieszkałam z rodzicami mojego partnera i też miałam opiekę. Więc też, też było, mieli pracę zdalną, więc dobrze czułam się z tym, że miałam kogoś obok, mimo że to nie była moja mama, bo mieszkała 30 kilometrów ode mnie, ale miałam, miałam ich opiekę. Wtedy, w tym momencie, kiedy jej potrzebowałam, faktycznie ją otrzymałam i dzięki temu, myślę, też szybciej doszłam do siebie. A co z samym guzem i tą możliwością odrostu? Po tej operacji już później. Mhm, tak. To było tak, że... Ym, no, tak mówiliśmy o grudniu 2020. I styczeń 2021 był bardzo dla mnie przełomowym miesiącem. W ogóle zauważyłam, że te stycznie takie są. W tym roku również. W 2021 przeprowadziliśmy się właśnie z moim partnerem wtedy na nasz dom. Pierwszy, wyremontowany, który się remontował właśnie przez pół roku, jak ja chorowałam. I wtedy mieszkaliśmy właśnie z rodzicami. Mieliśmy jednocześnie wtedy rocznicę związku i się zaręczyliśmy. On mi się w zasadzie oświadczył miesiąc po operacji, Aha. gdzie ja kompletnie powiedzmy, wyglądałam najgorzej w swoim życiu, czułam się bardzo źle, i wtedy w mojej głowie pojawiły się takie myśli, no, jej jakby że on chce to ze mną dźwigać, bo to jest też bardzo ciężkie żyć z kimś, y, kto ma rzadką chorobę, rzadką przypadłość, mam świadomość, że mogę mieć problem z zajściem w ciąży, tak? a gdzieś chcę tą rodzinę ze mną stworzyć. A ja sama nie posiadając takiej pełnej rodziny, było gdzieś tam moim wielkim marzeniem, żeby do tego doprowadzić. No i dlatego ten styczeń był takim, taką nadzieją dla mnie, że, że dom, że może zaraz będę miała męża, będę szczęśliwa. No, jestem po operacji, zdrowieję, jakby nie mogło się dziać nic złego, i faktycznie w tym roku tak było. Ten rok był dla mnie bardzo szczęśliwy, bardzo dobrze działo się w pracy. We wrześniu zdecydowaliśmy się ten ślub wziąć, więc w 9 miesięcy organizowaliśmy ślub. I był to jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Jeszcze będąc świadoma tego, jak bardzo puszczają mi te wszystkie objawy. Ponieważ między innymi takie najbardziej zauważalne było to, to, to jest takie charakterystyczna księżycowa że Ja miałam bardzo okrągłą twarz. I przez 3 miesiące to wszystko praktycznie zeszło. Co miesiąc taka szczęśliwa, robiłam sobie zdjęcia, porównywałam, te rozstępy zaczęły się goić, bo one nadal są, wiadomo, jak, jak to blizny, natomiast już nie były takie czerwone. Zaczęłam chudnąć, gdzieś tam wszystko się układało idealnie i ten 21 taki był, bo yy, nawrót w zasadzie wystąpił po półtora roku. W 22 roku, który już był cięższy dla mnie, pod względem nerwów oczywiście, stresu. I w tym roku również to moje małżeństwo się posypało. Nie wiem, ile chcesz powiedzieć na temat problemów w małżeństwie, które się pojawiły, ale rozumiem, że po prostu przestało Wam się układać i to dość szybko po tym, jak wzięliście ślub. Sama byłam w szoku. <laughs> Jeśli mam być szczera, nie dotrwaliśmy nawet do pierwszej rocznicy ślubu, bo wszystko posypało się dokładnie tydzień przed. Były to bardzo ciężkie dla mnie sprawy. Tak jak wspomniałam, jestem osobą bardzo wrażliwą, pokładałam bardzo duże nadzieje. W tym związku, tym bardziej, że gdzieś ta choroba wystąpiła w trakcie jego trwania i myślałam, że już nas nic nie zniszczy na takiej zasadzie. Tym bardziej, że bardzo dużo osób wokół nas widziało, że jesteśmy ku sobie, wszystko układało się tak, jak wspomniałam, przynajmniej dla mnie dobrze, ale cała ta sytuacja, która właśnie wystąpiła tutaj u nas, no wygenerowała mi mnóstwo stresu, mnóstwo naprawdę. Tym bardziej, że no, wchodziły wiadomo też kłamstwa, takie rzeczy, z którymi ja musiałam się zderzyć i podświadomie człowiek i tak się tym denerwuje. Nawet jeżeli nie chce dopuszczać do siebie tej myśli, próbuje cały czas gdzieś y, walczyć, a jednak dostaje kłamstwa i bardzo dużo takiej niesprawiedliwości, na którą nie zasługuje po prostu. Poczucie I, krzywdy. Dokładnie. I tym bardziej, y, że to stało się tak no, nagle, Yy, wróciłam do mamy, yy, nie miałam domu, a gdzieś mieszkałam poza domem ogólnie już ponad 3 lata. Byłam nauczona tego życia tak yy, samodzielnie, ja go bardzo tak już yy, też chciałam. No i później zderzyłam się z tym, że w chwilę można stracić wszystko, na co się bardzo długo pracowało, w czym pokładało się te nadzieje, i nagle trzeba od nowa ten sens poszukać, bo padło wszystko. Plus zaczęłam czuć się coraz gorzej. Ale myślałam, że wtedy wynika to tylko i wyłącznie z tej życiowej sytuacji, bo pojawiły się pierwszy raz w moim życiu takie poważne problemy ze snem, że ja naprawdę nie spałam po nocach, bezsenność to jedno, ale w związku z tym, że ten kortyzol cały czas był na górnej normie, właśnie wtedy już zaczęłam to odczuwać, wybudzałam się w nocy, czyli nie pamiętam już czasu, kiedy przespałam całą noc ciągiem. I to jest strasznie. Wykańczający organizm, jednak. Jeżeli jeszcze, tak jak w moim przypadku, prowadzi się działalność, dużo się też pracuje, ja szukałam gdzieś ukojenia w tej pracy. Szukałam ukojenia po rozstaniu na siłowni, gdzie udało mi się schudnąć 25 kilo łącznie z prawie 40, które przytyłam podczas trwania choroby, ale to i tak był dla mnie ogromny sukces. Już wtedy gdzieś czułam, że muszę mieć tą odskocznię i próbować sobie z tym poradzić, mimo że było mi. Ogromnie ciężko. Naprawdę yy, wydawało mi się wtedy, że, że już cały świat padł i straciłam w zasadzie wszystko oprócz tego salonu, który mam, i tam szukałam tego spokoju. Kiedy się okazało, że ta bezsenność i inne symptomy to nie jest tylko wynik tego, co się działo w Twoim życiu osobistym? Bardzo dobre wydanie, bo oczywiście znowu sama musiałam o siebie zawalczyć Aha. to nie było tak że ja poszłam do mojej pani doktor prowadzącej w Poznaniu, tam w szpitalu i powiedziałam, że pani doktor, no mam taką sytuację, a nie inną. Znowu zaczynają jakieś objawy do mnie wracać. Yy, coś się dzieje. Po prostu. Już jak mój organizm zaczął zdrowieć i nagle znowu pogorszyła się sytuacja, to wtedy nauczyłam się odróżniać, że jednak ten organizm źle znowu zaczyna funkcjonować. A w momencie mm, diagnozy pierwszy raz w tym 20 roku ja tak stwierdziłam, że mój organizm już przyzwyczaił się do złego funkcjonowania i ja nie czułam tego, że coś jest nie tak. A wtedy czułam. No więc udałam się do tej pani doktor. Pierwszy raz wtedy poczułam e, się potraktowana jak histeryczka. Mm. <grych> I mówię, no jak, no to gdzie ja mam teraz szukać pomocy, skoro to jest lekarz jedyny, który jest w stanie wysłać mnie do szpitala, czy coś się dzieje. No ale udało się jakoś tam. Musiało aktorstwo zadziałać. Musiałam. Dosłownie, tak trzeba robić. To jest straszne. Trzeba udawać, że człowiek się czuje jeszcze gorzej niż w rzeczywistości jest, żeby nie zostać potraktowanym jak histeryczka. Ja tak zrobiłam. I mi się udało dostać skierowanie do szpitala, bo tak to bym go nie dostała. I co w tym szpitalu? No Znowu trafiłam na 7 dni, ponownie. I yy, podejrzenie, że, że nawrotu po tych moich objawach, które zgłaszałam. No i wyszło. Jakby wszystko. Znowu wyniki były podwyższone, może nie aż tak źle jak wcześniej, ale po rezonansie też wyszło kontrolnym, że guz, bo tak, po operacji pierwszej on miał poniżej centymetra, no a jak go zdiagnozowano miał trzy, a tutaj miał już ponad półtora, już się zbliżał do dwóch. No i kwalifikacja do reoperacji. Drugi raz to samo. Tym razem bez tego wsparcia, które miałam wcześniej. Gdzieś byłam tylko, znaczy tylko. Moja mama jest wspaniałą osobą, która dała mi w tym czasie najgorszym mnóstwo wsparcia, matczynej miłości, i wiem, że jest teraz dla mnie jedyną osobą, która chce dla mnie naprawdę jak najlepiej, ale jednak dawało mi to poczucie bezpieczeństwa, jak byłam w tym szczęśliwym moim związku, a byłam wtedy, taka się czułam wtedy sama w tym, mimo wszystko sama. Że nikt mnie nie rozumie, a miałam wrażenie, że on nie potrafił zrozumieć. Jednocześnie walka z tym, dlaczego tak się stało, takie poczucie niesprawiedliwości, dlaczego ja cierpię i znowu będę musiała przez to przechodzić, a ktoś się w tym samym czasie niczym już nie przejmuje, wspaniale bawi. To jest straszne. Najgorsza jest chyba bezsilność w tym momencie i takie właśnie poczucie niesprawiedliwości, dlaczego ja. To niestety według mnie dotyka każdej osoby, która choruje. Mm. I to przynajmniej tego się nauczyłam na terapii też, żeby dać sobie czas na przeżycie takich złych dni, tylko żeby to nie trwało oczywiście za długo. Trzeba nad tym gdzieś starać się sprawować tą kontrolę. No i ja się tego cały czas uczę, bo już jestem na ten moment świadoma, że ta choroba ze mną zostanie i trzeba będzie nauczyć się z tym żyć. I, no I do tej operacji doszło, tak? W 2023 w lipcu i już to przeżyłam troszkę inaczej. Wbrew pozorom lepiej, bo wiedziałam na co idę i, i przez co przejdę. Ale muszę jeszcze napomknąć też o jednej rzeczy, którą bardzo mocno zapamiętałam z tego miejsca. I tyczy się właśnie tego lekarza mojego. Takie proste ludzkie gesty. I wspominam i z pierwszej operacji, i z drugiej. Pierwsza była taka, że on przyszedł do mnie, kiedy miałam mieć wyciągnięty y, taki, powiedzmy, ala tampon z nosa, mhm. i tam wszystko tak dobrze trzeba było przeczyścić. On nie zawołał na przykład pielęgniarki, tylko wziął mnie pod pachę i zaprowadził. Tak po prostu. I, i rozmawiał ze mną po drodze: zamkniemy drzwi, żeby się pani czuła komfortowo. Powiedział wszystko przez to: przejdę, że to będzie nieprzyjemne, okej. Okay. Ale opieka poczułam się jakby wtedy taki ojciec bym mnie wziął pod pachę i, i, i takie takie wsparcie. I zaopiekował się dokładnie to tak. A druga sytuacja była taka, że przyszedł na już salę pooperacyjną, jak się wybudziłam i tak po prostu po ludzku złapał rękę, uścisnął i się spytał i jak tam. Czy wszystko dobrze. No i to było takie... ja się z tym wcześniej nie spotkałam. Tym bardziej, że to był lekarz, któremu oddam życie. I dla mnie to było strasznie istotne, do kogo jadę. Fakt, że te gesty są tak rzadkie ze strony lekarzy, że wiesz, to rusza jednak człowieka, kiedy. Tylko raz je miałam okazję znaczy dwa no, okazję zobaczyć i tak je przeżyć. Ni, nigdy u żadnego innego lekarza, nigdy. A przeszłam przez wielu specjalistów. Przez te trzy lata ponad chorowania to. Oj, jeszcze ile wizyt było po drodze takich prywatnych, gdzie właśnie sama próbowałam się ratować, sama próbowałam szukać pomocy, bo miałam dosyć tej znieczulicy z ich strony i tego, jak to wygląda, że tam, pacjent to jest pacjent, taka cyferka. I jeszcze gdyby oni faktycznie chcieli leczyć, a nie tak, że musimy samopas czasami z czymś zostać, o już nie wspomnę o tych takich psychicznych doznaniach właśnie. Przeżywania choroby, po prostu. To nie ma czegoś takiego. No, nie, nie biorę tego kompletnie pod uwagę. Bo to jest coś takiego w Twoim przypadku, że zmagasz się nie tylko z niepewnością, czy to jest choroba uleczalna, czy nieuleczalna, czy ona z Tobą nie zostanie do końca życia, ale też w jaki sposób ona wpłynie na to Twoje życie, czy ona, bo ona jest zagrażająca życiu. W zasadzie cały czas. W zasadzie cały czas tak jest i to jest taki strach, że to życie. Już w momencie, kiedy trzeba się z tym zderzyć, przestaje wyglądać tak, jak my sobie gdzieś wyobrażamy, bo trzeba się dostosować do tej sytuacji. Tutaj na przykład mam na myśli brak tych ćwiczeń, który mi bardzo doskwiera, yy, prowadząc większość yy, życia gdzieś tam aktywnie. No ale jest mnóstwo innych rzeczy. Jakby kwestia też mojej pracy, która, yy, podam przykład prosty, no, stylizacja paznokci, siedzę cały dzień, ściskam brzuch. Mam problemy z układem pokarmowym również. Stwierdzona przy chorobie insulinooporność, w związku z tym dieta. Jak ja siedzę cały dzień, czytam nawet pół, ściskam brzuch i cierpię wieczorem na jelita, na osób, bo jest gdzieś tam przy chorobie zanik mięśni, bóle straszne, puchną nogi, pękają naczynka, siniaki, pojawiają się nagle. Nawet miałam bóle łokci, tak jakby wzrok właśnie. Jeszcze o wzroku nie wspomniałam. Jak gus naciska skrzyżowanie wzrokowe, no to ja miałam takie uczucie podwójnego widzenia, takiego mazania się obrazu z daleka. No w związku z tym musiałam w tym... Załatwiłam to w zeszłym roku, okulary do pracy, tak? Żeby mi odciążyły wzrok, bo na przykład trzy godziny przy sztucznym świetle i skupieniu, no to już ból głowy był nie do zniesienia. Ja wracałam do domu i tylko wiedziałam, że muszę wziąć tabletkę i się położyć. Nie byłam w stanie zrobić nic. I w tym momencie... Wybawieniem dla mnie jest to, że mogłam, miałam możliwość zamieszkać z powrotem z moją mamą i ona mogła o mnie zadbać. Bo ja nie dałabym sobie rady, mieszkając sama. Jeszcze z pieskiem, bo akurat z pieskiem jeszcze wróciłam. Więc mało tego, że dodatkowy obowiązek, to jeszcze ja chora, a tu mam anioła wokół siebie i pomaga mi w tym wszystkim, i psychicznie, ale przede wszystkim i fizycznie. Bo ja nie byłabym w stanie połączyć tego. A życie trzeba zmienić, żeby walczyć. A to jest tak ciężkie, że jak ktoś się z tym nie zderzy, to nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Plus jeszcze ta cała otoczka, która, która mnie spotkała no, na, na prywatnej sferze nie? życia. Więc to jest bardzo spory ciężar. Ty jesteś już po paru latach mierzenia się z tym i przeszłaś już przez różne etapy chorowania, zdrowienia, um, układania sobie życia wokół, wokół choroby. Co byś? Czy Jest coś, co mogłabyś doradzić komuś, kto jest dopiero na początku. Na początku diagnozowania się, tak, jakby. Albo usłyszał diagnozę i ma to w głowie, czemu ja. Co teraz ze mną będzie. Przede wszystkim ja tak przynajmniej podchodziłam do sytuacji, żeby mieć wokół, wiedzieć, ale to trzeba też wiedzieć, że masz wokół siebie naprawdę osoby, które są w stanie cię wyciągnąć, kiedy ty już nie wierzysz. To jest niesamowicie ważne. Ja się nauczyłam tego w zeszłym roku po ostatnim moim pobycie, który był dla mnie w szpitalu też, po operacji trzy miesiące takim kontrolnym, gdzie spędziłam prawie dwa tygodnie, ponieważ jeszcze w szpitalu złapała mnie infekcja, dodatkowo skończyłam na antybiotyku. I ten moment pokazał mi dopiero, że gdyby nie te osoby, które są naokoło mnie, czyli najbliższa moja rodzina i przyjaciele, niedużo, bo też zweryfikowani po czasie oczywiście. Mm. Ale oni mnie podciągnęli wtedy. Ja powiedziałam, że ja nie miałabym się już absolutnie walczyć, ponieważ byłam zmęczona tymi błędnymi diagnozami, tą znieczulicą, którą przeżyłam na każdym pobycie w szpitalu zawsze się coś wydarzyło, coś co jakieś piętno na mnie odcisnęło, przez to, że jestem bardzo wrażliwa. I ja już miałam dosyć. Po prostu już, już nie miałam na nic ochoty. Każdy zauważyłam, ma swoją granicę. I ja wtedy już ją chyba. Osiągnęłam po tym pobycie. Dwa tygodnie mnie tak wyjałowiły, że pierwszy raz w życiu miałam wtedy taki moment, że siedziałam oparta o parapet i zastanawiałam się, czy się nie wypisać na własne żądanie, bo miałam tak dosyć tego, co się tam wydarzyło, bo złapałam infekcję ucha środkowego i musiałam brać antybiotyk, no więc przedłużyło mi to pobyt. Natomiast, no już nie będę wchodzić akurat tutaj w szczegóły, ale spotkałam się z bardzo dużym takim hamstwem i, i z nieczulicą, która mogła doprowadzić nawet do tego, że mogłam dostać sepsy tam. Bo, no, też uznali, że wymyślam. No, a doszło do tego, że miałam krew i ropę z ucha. I ja y, patrzyłam... To znaczy, nie wymyślałaś, tylko oni tak lekceważyli pewne rzeczy. Tak jest. I ja już patrzyłam po prostu w to okno i miałam dwie myśli. Albo się wypisuję i ktoś mnie musi odebrać, bo nawet już sama do domu chyba nie dojadę. Albo normalnie otworzę okno i wyskoczę. Bo może ktoś mnie wtedy zauważy. Pierwszy raz w życiu miałam taką, takiej myśli. I to było straszne. Nie mogłam tego z głowy wyrzucić. No i jak wróciłam do domu, to tylko i wyłącznie ci ludzie i ta moja mama pomogli mi wstać na nogi przez te dwa tygodnie. Nigdy w życiu nie wyglądałam tak źle jak wtedy. I jednocześnie się nauczyłam, że Myślałam, że to rozstanie było dla mnie najgorsze. To nie. Wtedy przeżyłam najgorszy moment w swoim życiu. Nie chciało mi się już walczyć. A wiedziałam, że muszę i dostałam wiary od nich. To jest taka najważniejsza dla mnie rada, którą bym chciała przekazać, żeby mieć dobrych ludzi. Nie wyobrażam sobie w tamtej chwili być sama albo nie móc komuś o tym powiedzieć. Ty mówiłaś o błędnej diagnozy w liczbie mnogiej. Rozumiem, że było ich więcej po drodze. No, na zasadzie ogólnego takiego nawrotu choroby, czytanie tych hormonalnych wyników na przykład, były cały czas blisko górnej normy, no ale jak są do górnej normy, no to nie są takie jak na początku, nie? że takie straszne. No to może pani z tym chodzić. A się okazało, że no nie, jakby powinny być one niższe, a ja ćwicząc. Też nie byłam świadoma, że sobie ten kortyzol podnoszę. On podnosi kortyzol. jakby dopiero nie pamiętam nawet od kogo i gdzie ja to przeczytałam, albo skąd się dowiedziałam, ale na pewno nie od lekarzy. I ja w zasadzie sytuacja ta y, moja życiowa plus te intensywne ćwiczenia, bo to były intensywne treningi, no, do tego nawrotu doprowadziły. Bo jak gdzieś sama siebie nakręcałam, nie będąc świadoma, bo nikt mi o tym nie powiedział. No i pani może tak chodzić, jakby nic się nie dzieje. Aha. Albo ostatnio miałam taką sytuację, że teraz za to nie miałam wysokiego ciśnienia, tylko wysokie tętno. A tętno się czuję, bo jest niestety bardzo serce niespokojne. Czułam takie aż dudnienie w uszach, a to najczęściej się działo, jak próbowałam zasnąć. No i aktualnie jestem teraz leczona zastrzykami. W programie medycznym, właśnie w Poznaniu. No i zgłaszam, jakby ten objaw, bo on jest przerażający dla mnie. Wcześniej tak nie miałam. Czuję się, jakbym zaraz miała ten zawał dostać. Faktycznie. Ja, ja nie dostałam żadnych leków. No, jakby taki jest objaw pani choroby, i ja jeżeli ona postępuje, bo wyniki się nie poprawiają mimo zastrzyków, no to tak będzie. W jakim momencie swojej choroby jesteś teraz? Powiem, że ostatnio wydarzyło się trochę tak, rzeczy. Tak, tak. Aktualnie no właśnie leczą mnie tą terapią zastrzykową. To jest jeden zastrzyk do co miesiąc. Tam na oddziale. No i teraz miałam podaną już wyższą dawkę, ponieważ po trzech miesiącach te wyniki są cały czas złe. I ja też zaczęłam to odczuwać. Właśnie tak jak mówiłam, wcześniej nie miałam problemów z tętnem, Teraz one występują znowu się bardzo siniaczę, rozstępów nie widzę, ale widzę, że tyję z powrotem. Też co prawda nie ćwiczę, no bo jeżeli jestem już teraz świadoma tego, że nie pomogłabym sobie tym, no to nie robię tego. Nadmierny apetyt mam, to mi też bardzo przeszkadza, bo jednak mam jeszcze stres związany z kilkoma innymi rzeczami naokoło i zajadam. No bo jeżeli nadmierny apetyt, to jeszcze dodatkowo się zajada stres, no i z tym też trzeba walczyć. I byłam na wizycie też jednej, właśnie na początku stycznia, we Warszawie, z polecenia mojego neurochirurga, właśnie tego też z Warszawy. Spytałam mu się sama w lipcu, będąc na tej ostatniej operacji: Panie doktorze, czy jest tutaj jakiś lekarz z polecenia, który stricte gdzieś tam w tej mojej chorobie się obraca? Nie tylko tarczyca, jak to większość teraz endokrinologów, tylko naprawdę typowo to. No, i podał mi trzy nazwiska. Mi się o tym przypomniało. Bo w grudniu, jak byłam na trzecim zastrzyku, przed świętami Bożego Narodzenia, dostałam informację, że nie działa. Trzecia, jakby metoda leczenia nie działa. W przypadku choroby kusznika, kiedy mówisz, że metoda leczenia nie działa, co to oznacza, że ten. skuteczna dalej rośnie? Tak, czy... było tak, że pierwsze, pierwszy raz wskazanie do operacji, no ale z możliwością odrostu. No i nastąpiła taka sytuacja, była kwalifikacja do drugiej. Natomiast trzeci raz już mi powiedziano, że przysadki nie zoperują, ponieważ no jak już doszło do jednego odrostu i on nadal rośnie, to to nic nie da, plus wrasta w tą zatokę jamistą, tam już żaden neurochirurg się nie dostanie. I yy, yy, jakby wtedy właśnie zdyskwalifikowano już kompletnie leczenie operacyjne i powiedziano mi o tych zastrzykach. Że to jest jedyna opcja, żeby tą chorobę zatrzymać, bo zastrzyki ten konkretny preparat działa bezpośrednio na guza i, na, i obwodowo po całym organizmie regulując te hormony. Miał je obniżyć. No ale po trzecim się dowiedziałam, że jest nawet gorzej. Okazało się, że mam jeszcze wyższe wyniki niż miałam na samym początku. I między świętami a sylwestrem przeszła mnie ta myśl, właśnie, żeby skonsultować się tutaj we Warszawie jeszcze z kimś. I sobie przypomniałam ten mój notesik lipcowy. Wróciłam do niego, umówiłam się. Jeszcze wyjątkowo szybko znalazłam termin, może tak musiało być, bo 2 stycznia tutaj yy, przyjechałam. I za to pierwszy raz udało mi się znaleźć nutkę nadziei w tej pani doktor. To była pani też endokrynolog, która yy, oczywiście prywatnie, no bo jak żeby inaczej, żeby próbować znowu ratować siebie. No bo tu nie wiedzą, co robią. Według... Ja, ja po prostu to nawet czułam po tej wizycie grudniowej, że oni, oni nie wiedzą. Pani dostanie zastrzyk i pani pójdzie do domu. Nieważne, co się dzieje. Nie? Zobaczymy za miesiąc, bo pani dostała wyższą dawkę, to może podziała. Mhm. A ja mówię nie, bo ja czuję, że już nie mogę wytrzymać po prostu. I pojechałam na wizytę prywatną, siedziałam godzinę. Pani doktor pierwszy raz się z czymś takim spotkałam, żeby przejrzała wszystkie moje wypisy, obejrzała wszystkie płyty z rezonansu bez opisów. Czyli to mi się już podobało, bo bazowała na swojej wiedzy, a nie na tym, co ktoś opisał. Jak zinterpretował, tak. No i tutaj będzie też później jeszcze do tego nawiązanie, bo się coś właśnie okazało. Po opisie. Że też miałam zły opis. Naj tego najnowszego rezonansu z października. To, 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 był, to był po prostu dla mnie hit. Ja się nie spodziewałam, że wyjdę z tyloma informacjami przez godzinę. I pani doktor najpierw przejrzała, najpierw porównała, potem zaczęła zadawać mi pytania. I ona tak widziałam, że nie widziała w tym logiki. I tak coś już zaczęła podejrzewać, że coś robią nie tak. No i mi się pyta, czy te, czy, czy te wszystkie badania miałam robione, patrzyła, porównywała. I mówi, że niepokoi ją to, że teraz wyniki są właśnie gorsze niż przy samej tej diagnozie, na samym początku. I mówi, kiedy pani była w szpitalu? No w październiku, czyli no już trzy miesiące minęły, okej, trzy miesiące pani bierze te zastrzyki, powinien być jakiś efekt po nich. Powinien, jakikolwiek. I ogląda ten rezonans, patrzy w opis, jedyny z tych wszystkich płyt, spojrzała w opis i mówi, że tu jest napisane, że w tą lewą zatokę wrasta, a ona pokazuje mi obraz i mówi, że już w dwie wrasta. I pokazała gdzie. No ja mówię, o... Jakby, co to znaczy? No bo ja nie wiem, o co, o co pani doktor chodzi. I tak widziałam, że przełknęła ślinę, że chyba nie chciała mi za bardzo powiedzieć, tak. że coś się zadziało. Mm -hmm. No i o co chodzi? Ja też tego nie byłam świadoma, że ten guz zaczyna się robić agresywny, w bardzo szybkim tempie się rozrasta, gdzie powinien, jak już to w tą jedną zatokę, w którą cały czas wrastał i tego byłam świadoma. Natomiast tutaj już zaczyna w dwie. I tam nikt nie jest w stanie, tak jak mówiłam, się dostać. I co trzeba zrobić z takim guzem, który agresywnie odrasta? Ona mówi: no, naświetlać. Tutaj trzeba radioterapii, bo pani sobie inaczej z tym nie poradzi. I dostałam pytanie od niej: kiedy ma pani kolejny rezonans? No bo to jest jakby istotne, żeby zobaczyć od października, jak ten guz się powiększył. A ja mówię, że no, w lipcu, bo w lipcu mija rok po operacji. A ona do mnie mówi, no ale jak rok po? Przecież skoro od października zaczęła się terapia lekowa i już wtedy powiedziano pani, że ten guz odrasta, mimo, że minęły trzy miesiące, no bo w lipcu była, a on już, już był większy. No to jakby no, dlaczego dopiero tak późno? Mówię, że po pół roku. Po pół roku powinna mieć pani zrobiony rezonans. A ja mówię, no dobrze się dowiedzieć. Mhm. Bo jakby ja, ja wyszłam zielona miałam wrażenie, że nie wiem o niczym mimo, że się z tym już yy, borykam od lat i wtedy yy, mówię, dobrze no to yy, Okej, okay, rezonans w marcu i wtedy będą podejmować decyzję co robić dalej czy faktycznie wdrożyć radioterapię czy jeszcze usłyszałam, że jest coś takiego jak radiofrekwencja nawet nie wiedziałam, że jest to jakaś bardzo nowoczesna metoda walki z nowotworami Radioterapia klasyczna trwa dość długo. No z tego co tak mniej więcej wiemy ja tak jak chemioterapia i ona też bardzo organizm wykańcza i kwestia y, kwalifikacji na tą radiofrekwencję to też kolejny etap. To też znowu kolejne skierowania wyjazd do gliwic, bo tam tylko jest to robione. Mhm. I do tego za to leczenia przygotowują przez dwa tygodnie, a naświetlanie jest jednorazowe. I ja jestem teraz na etapie... Mm, Próby dostania się tam, co brzmi absurdalnie, bo powinni oni mi pomóc, a ja próbuję z wszelkimi możliwymi metodami zawalczyć o to, żeby do tego doszło i żeby w taki sposób mnie wyleczono odpowiednio. Chciałabym bardzo też przenieść to leczenie. No mam, mamy takie prawo, gdzie chcemy. Jeżeli już i tak jak ja zostałam zakwalifikowana w ten program lekowy, no to na przykład y, chciałabym nawet Przeprowadzić się, mam taką możliwość, żeby zacząć leczenie w innym mieście. Jeżeli ja bym miała jeździć teraz cały czas do Warszawy albo z Warszawy do Poznania, no to wiadomo jak jest. Lepiej sobie wybrać i czuć i słuchać siebie przede wszystkim. Bo ja na przykład odczuwałam po jednej wizycie, nawet często, u jakiegoś specjalisty, czy jestem w dobrym miejscu i czy ktoś mnie faktycznie traktuje poważnie i chce mi pomóc, czy nie. Tylko. Jak przychodzi moment w życiu, że tylko lekarz może Ci pomóc, czyli tak jak kwestia operacji, na przykład neurochirurg, lub jak próbowano mnie wtedy zakwalifikować do tego programu, byłam świadoma tego, że tylko oni mają coś, co jest w stanie mi pomóc. Jesteś kompletnie zdana na ich łaskę. Tak jest. Bezsilność wtedy, która uderza, i, i taka niemoc. Coś przerażającego. Ja tutaj odpukuję, jeżeli. Terapia nie pomaga. Te, ta terapia, którą przechodzisz teraz, której będziesz poddana, miejmy nadzieję, jak najszybciej, co wtedy? No, dobre pytanie, do tego jeszcze nie doszłam, ale coraz częściej mam w sobie takie uczucie, też mnie dopadło właśnie po tej wizycie. Mm, bardzo często analizowałam zbyt naprzód wszystko, chciałam mieć zaplanowane, a życie w chorobie uczy życia z dnia na dzień. Takiego cieszenia się tego, z tego, co jest teraz, właśnie z tych ludzi naokoło nas. Yy, poczułam dziwny wewnętrzny spokój po tej wizycie. Z wieloma rzeczami łatwiej się pogodzić teraz, z tym, że tak jest, z tą chorobą. Yy, może nie powinnam tak mówić, ale wcześniej tak nie mówiłam. Na przykład, no nie wiem, ile jeszcze mi czasu zostało, tak, że coś zrobię, nowego. Jakieś nowe doświadczenie. Chociażby to, że tutaj jestem też jest dla mnie nowym, fajnym doświadczeniem, że się odważyłam gdzieś. Um, no bo właśnie mówię, że nie wiem, ile czasu mi zostało. Moja mama zawsze do mnie mówi, ale nie mów mi tak. No wiem, nie powinnam, ale może to... Mnie te słowa motywują wręcz, żeby umieć żyć bardziej z dnia na dzień i doceniać to, co nam życie daje, mimo tego złego samopoczucia, ale... W chorobie najważniejsza jest głowa, żeby walczyć, i mieć jeszcze tą motywację. A ja zawsze byłam osobą dość optymistyczną i taką, że szklanka do połowy pełna, nie pusta, i próbuję się tego trzymać. Mimo, że było mi okropnie ciężko i doceniłam tych ludzi, których mam i mi w tym pomagają. To przetrwać wszystko. Czy z chorobą Cushinga, jeżeli ona jest tak mocno związana z kortyzolem. Czy, właśnie te, czy ja dobrze rozumiem, czy te sytuacje stresowe, kiedy kortyzol się uruchamiał, jego produkcja, bo to jest ta naturalna tak. odpowiedź organizmu na, na stres, czy one pogarszają te choroby w takim razie? No na pewno nie pomagają, że tak to powiem, ale myślę, że dodatkowo te wszystkie właśnie sytuacje stresujące, które miały wydarzenie w moim chociażby życiu, doprowadziły do nawrotu i do samej tej wystąpienia tej choroby. Więc każdy stres w naszym życiu zawsze będzie generował same negatywne skutki. No bo tak po prostu jest. Jeszcze przed rozmową mówiłaś, że ten taki nadmierny stres on ci towarzyszył w życiu praktycznie od zawsze: że miałaś trudne dzieciństwo, trudną młodość i że to jakoś mogło wpłynąć na te twoją choroby, na to, że zachorowałaś. I cały czas tak sobie pomyślałam: Był, y, były te bodźce we mnie tak y, po pobudzane? No i na końcu był taki jeden moment, pamiętam, przełomowy na urlopie, gdzie mieliśmy słuczkę. I ja się tak wtedy zestresowałam, bo byłam pierwszy raz yy, nie że świadkiem, tylko yy, no byłam jakby członkiem tego wydarzenia, byłam w aucie yy, i od tego momentu pamiętam, że zaczęło mi się, zaczęły mi się pierwsze objawy. I to był taki punkt kulminacyjny tego całego stresu, z, prawdopodobnie z całego życia. I kiedyś zadałam to pytanie lekarzom w jednym szpitalu, dlaczego ja, właśnie, co mogło spowodować tą chorobę? To, co rozmawiałyśmy o tym takim bodźcu. Mhm. No i oni powiedzieli, że to, jak nasze życie wygląda już od samego początku, teraz też usłyszałam, no miało, może mieć bardzo duży wpływ na wszelakie choroby związane ze stresem. Na przykład, podam przykład mojej mamy. W lipcu miałam operację i pierwszą sprawę rozwodową. Moja mama po trzech tygodniach dostała łuszczycy. Refluksu i bólów kręgosłupa. To wszystko rzeczy związane między innymi też z nerwami, ze stresem, które występują. Yy, I układ nerwowy bardzo też dostaje. Mhm, tak. Wtedy. I ja po niej widziałam, jak bardzo ona to przeżyła to kombo, I... moje, no bo jestem jej dzieckiem, więc będzie to przeżywać. Yy, no ale dla mnie to było. Nie, Niesamowite, że, że takie rzeczy mogą się wydarzyć tylko i wyłącznie przez stres, przez nagromadzenie tego. A jeszcze pytanie, czy ktoś umie ten stres dobrze rozładować? Bo ja bardzo długo w sobie dusiłam i to jest jeszcze gorsze, no właśnie. To jest jeszcze gorsze. Ja nie potrafiłam wyładować, miałam problem z rozmawianiem o emocjach i wolałam w sobie przeżyć, ale nie wywalać nigdzie naokoło. A jak się w sobie generuje, to organizm chłonie wszystko. Mhm. To jest taka implozja tych trudnych emocji. Dokładnie tak. Czy dzisiaj lepiej sobie już z tym radzisz? O wiele. No ale przede wszystkim dlatego, że uczęszczam cały czas na tą terapię. Od w sumie września no już będzie półtorej roku prawie. Do tej pory uważam, że to najlepsze, co dla siebie zrobiłam. I nie rezygnuję nadal. Wiem, że jeszcze jakaś droga przede mną. Bo sporo jest tego do przerobienia. Tak jak wspomniałam, za dużo, za dużo się działo po prostu yy, i sam fakt choroby yy, tutaj dodatkowo bodźcuje. Bo można żyć z wieloma różnymi doświadczeniami. Ja jeszcze też jestem no, młodą osobą z dużym bagażem. I to jest yy, najlepsze, co mogłam dla siebie zrobić. Do tej pory tak uważam. W jaki sposób w takim razie można zdrowo, konstruktywnie rozładowywać ten stres? Jak ty to dzisiaj robisz? No dzisiaj na przykład yy, uważam, że. Yy, to życie takie z dnia na dzień pomaga bardzo, ponieważ my zbyt dużo zamartwiamy się i siebie katujemy tym, co się wydarzy, nie mając kompletnie na to wpływu. Mm. To, jest najgore, to, to jest to, co teraz robi największa ilość ludzi, zauważyłam. No my nie mamy na to wpływu. Nie, nie wiemy, co się wydarzy. Ja się nauczyłam tego, że w chwilę, w moment może mi się zepsuć całe, całe życie. Wszystko, na co pracowałam. Bo miałam wtedy moment, akurat mówię tutaj o tym moim rozstaniu. Że wszystko, na co pracowałam, upadło w jednym momencie, a to nie było ode mnie zależne. W końcu, jakby nie, nie czułam się winna temu, co się wydarzyło, bo próbowałam, ale to nic nie dało. I tak może być zawsze. To samo z chorobą, prawda? Też uczy tego życia z dnia na dzień, bo yy, ktoś mi powie, na przykład, będzie dobrze. No i ja nie wiem, jak będzie. Nie wiem, czy będzie dobrze, ale muszę w to wierzyć. Muszę żyć, doceniać to, co jest, i to bardzo pomaga właśnie rozładowywać taki spokój psychiczny, mhm. bo my zbyt y, mocno y, siebie katujemy, a to się wcale nie musi wydarzyć. Mhm. Takie pewnie pytanie, które można sobie zadawać. Co jest rzeczą, na którą w tej sytuacji ja mam wpływ? Skupić się na tym, a resztę, na którą nie mam wpływu. Po prostu puścić i niech się uśmiechnie. Tak jest. To to dokładnie. Tak uważam, że jeżeli mamy na coś wpływ, no to szuka się rozwiązania i się działa. I ja tak zawsze funkcjonowałam całe moje życie, dlatego uważam, że do wielu rzeczy udało mi się też dojść. Mhm. A mnie tak bardzo frustrowało to, że zatrzymała mnie choroba i zdrowie, bo na to już nie mamy wpływu. Uważam, że mogłabym dużo więcej jeszcze zdziałać dla siebie, też między innymi, ale ogólnie, no niestety. Czasami jest tak, że trzeba zwolnić. Ja się musiałam tego nauczyć. Bo też zbyt dużo od siebie wymagałam. Nie czułam yy, Nie czułam się taka silna, jaka naprawdę jestem. Uczę się teraz tego mówić też przed sobą, że tak jest. Już na przykład nie wartościować, yy, znaczy yy, nie definiować swojej wartości słowami innych ludzi, mimo że tak kiedyś było. Mhm. Tylko teraz już bazuję na faktach. Na tym, jak wstąpam po tej ziemi i tylko takimi ludźmi już chcę się teraz odaczać, mhm. które mnie rozumieją i są za mną w tym wszystkim.